Gratuluję drużynie z Dąbrowy. Na gorąco mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj popełniliśmy bardzo dużo błędów, przede wszystkim w zagrywce, co spowodowało, że nie mogliśmy zagrać z przeciwnikiem jak równy z równym i na gorąco mogę powiedzieć tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo za gratulacje. Właściwie jedyne chyba, czym nas Rzeszów zaskoczył dzisiaj, to właśnie dobra zagrywka. Tutaj koleżanka moja mówi, że popełniły dużo błędów, ale też dużo zrobiły zamieszania w naszych szeregach tą zagrywką dobrą. Miałyśmy mało czasu na przygotowanie się do tego meczu, miałyśmy bardzo ciężki tydzień, ale mam nadzieję, że tym zwycięstwem za 3 punkty, ważnym bardzo dla nas zwycięstwem, zaczniemy teraz odrabiać trochę zaległości w tabeli. Ja również gratuluję drużynie przeciwnej. Dzisiaj przegraliśmy z drużyną dużo lepszą od nas. No nic, tylko wypada pogratulować, nie? Troszkę za dużo błędów, znaczy troszkę za dużo błędów własnych, plus jeszcze nie mogliśmy przełożyć bardzo dobrego przyjęcia na grywę ataku. No to wydaje mi się, że na gorąco to są 2 główne powody, dla których przegraliśmy. Dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Well, we are very happy about this victory. We came here after 3 losses in the league. We have won already the last match in the Surf Cup, but we knew that was going to be hard, the last matches in the league. We show some character to start turning the situation, and we have learned from the last 3 matches that we play against 3 of the best teams of the league that helped us a lot to improve our game. Trener powiedział, że dla nas to było ważne zwycięstwo po ostatnich porażkach w lidze. Oczywiście wygraliśmy w Pucharze CF, ale w lidze przegrywaliśmy i w dzisiejszym meczu no, trzeba było pokazać charakter, żeby wygrać ten mecz. Anyway, there were some skills that we didn't perform very good. We were suffering once again too much in reception. We are a team that we need to have that skill quite accurate to play in the very, very best level. Today we could win because of the excellent work that the outside hitter had with the high balls. We had better hitting numbers with high balls that with normal side us situations. That's why I wanted to underline that it was very good work from them. W dzisiejszym meczu nie wszystkie elementy pracowały tak, jak powinny. Mówimy tutaj o przyjęciu. Za dużo było błędów przyjęcia. Jesteśmy drużyną, która potrzebuje dobrego przyjęcia. Natomiast wygraliśmy dlatego, ponieważ przyjmujące miały bardzo dobre statystyki, bardzo dobry procent skuteczności w ataku z piłek wysokich. I dzięki temu mogliśmy dzisiaj wygrać. Dziękujemy.